Powstają takie drogi jak ta poprzez pola w otoczeniu pięknej przyrody, ułatwiająca dojazd do pól, a także turystom dojazd do terenów rekreacyjnych i leśnych, ale także te mniejsze, które służą mieszkańcom poszczególnych sołectw. Wszystkie na pewno wyczekiwane i, co mnie cieszy, samorządowców, dość kosztowne, ale potrzebne, więc sukcesywnie powstają. W pierwszej kolejności powiem o tych drogach poscaleniowych. Rzeczywiście mieliśmy obręb Zawada, Śliwaków i Zbereska zrobiony geodezyjnie tutaj wspólno. Przede wszystkim to powiat częstochowski realizuje i Częstochowskie Biuro Geodezyjne. No i tutaj udało się rzeczywiście tych dróg poscaleniowych zrobić bardzo wiele w tych trzech miejscowościach i to jest na pewno na plus, zostaje u nas, bo są środki rzeczywiście zewnętrzne. Natomiast oczywiście potwierdzam tutaj, że staramy się również tą infrastrukturę drogową w tych mniejszych miejscowościach też naprawiać, budować, no żeby rzeczywiście mieszkańcy mieli no wygodę z dojazdem do ośrodków zdrowia, sklepów, kościoła i tym podobnych instytucji. Ale na pewno jest to zadanie dla samorządu trudne, bo ja tylko dopowiem, że mamy ponad 150 km dróg na terenie gminy Kłomice, którymi musimy zarządzać, którymi musimy utrzymać, którymi musimy zbudować. Kwoty może nie są to za duże, bo wahają się między 280-300 tysięcy a 400 tysięcy złotych za takie odcinki 200-metrowe czy 300-metrowe, ale są to dopiero jakby pierwsze etapy, więc na pewno ten koszt wzrośnie prawie do 1 000 000 złotych jednej czy drugiej drogi. Ale też budujemy drogi wspólnie na przykład z Nadleśnictwem Gidle. Droga na Przybyłów i to jest, już będzie kwota ponad chyba 1,5 miliona złotych, więc no to też jest taki bardzo konkretny wydatek, z czego połowa jest od Lasów Państwowych. Drogi to nie wszystko, powstaje także kanalizacja, ale także prowadzone są inne inwestycje, bo środki zewnętrzne udaje się pozyskiwać. Tylko wydaje się, że nie tylko ten samorząd liczy na większe wsparcie, bo jak nas zapewniają w gminie Kłomnice, chętnie by je zagospodarowali. Doskonale bowiem wiedzą, jak je pozyskiwać i dobrze wydawać. Tylko wspomnę, że pozyskaliśmy ponad 2,5 miliona złotych na budowę żłobka czy przygotowanie takiej instytucji bardzo potrzebnej w gminie. Udało nam się w ramach subregionu północnego pozyskać blisko 4 miliony na magazyny energii, czyli środki wszystko zewnętrzne, marszałkowskie, i 3 miliony 100 na działanie i funkcjonowanie dalsze Centrum Integracji Społecznej, więc to są to ogromne pieniądze. Oprócz tego z Polskiego Ładu na wodociąg w miejscowości Garnek, to jest też 1,5 miliona plus 1 000 000 złotych z własnej kieszeni musieliśmy wyłożyć. Natomiast tak stricte na tą infrastrukturę drogową i kanalizacyjną jeszcze czekamy.